Hej, siamano wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na nowy let's play. Tym razem nie z gry przygodowej, jest to survival horror The Evil Within. Słuchajcie moi kochani, nigdy w tego typu gry nie grałem. Wolałem je zawsze oglądać na YouTubie, tym razem postanowiłem spróbować swoich sił właśnie w tego typu grze. Mam nadzieję, że pójdzie mi to w miarę dobrze. Nie będę zdradzał, o czym jest fabuła gry, bo to trzeba zobaczyć, tak więc wybierzmy sobie nową grę. Jasność. Dostosuj poziom jasności tak, żeby znak na środku był ledwo widoczny. Który znak na środku? Nie no, to będzie za jasno. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że sobie weźmiemy... W ten sposób ustawimy. Jak będzie za jasno, zawsze można wejść w opcję w czasie gry, zmniejszyć tą jasność i powinno być ok. Poziom trudności. Przechadzka. Dla słabych i strachliwych. Autocelowanie domyślnie włączone. Dodatkowo więcej amunicji. Standardowy poziom trudności. Przyjmij wezwanie i pokonaj strach. Ok, ja sobie wezmę przechadzkę, ponieważ nie grywam w tego typu gry. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Boję się, że nie dam sobie rady. Tak więc na samym początku wybierzmy przechadzkę, a jak pójdzie mi dobrze, to mam nadzieję, że w opcjach będę mógł zmienić tryb na przetrwanie. Tak więc rozpocznijmy grę. W menu opcji można wybrać alternatywne schematy sterowania. All units, 1199, expedite cover code 3, Deacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimano's son at the Deacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Rozdział pierwszy, wezwanie. Okej, dotarliśmy pod szpital psychiatryczny. Prawdopodobnie zginęło tutaj dużo ludzi. My jesteśmy detektywem, tak? No dobra. Widzę, że dziewczyna z tym kolesiem się rozdzielają. Chodźmy za dziewczyną w takim razie. Ogólnie bardzo ładnie wygląda grafika w tej grze. Hello. Czy ktoś jest w tym radiowozie? What do you see, Kidman? Rain is gonna wash away any evidence. Deszcz zaraz zmieje wszystkie dowody. Jest tutaj pełno wozów policyjnych, ale nikogo nie ma w środku. Dobra, tutaj mamy wejście.
Ale spójrzcie, jak ten szpital psychiatryczny wygląda. Masakra. Okej, wchodzimy do środka. Smells like blood. All right. Stay sharp. Hej, czy ja też mogę wyciągnąć pistolet? We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Wow, mamy pierwsze zwłoki. Ale spójrzcie, ile tu jest krwi. Jaka rzeźnia musiała się tutaj wydarzyć. Halo, czy pan żyje? Wow, tych zwłok jest tutaj więcej. Did you hear something? Czy ja coś mogę tutaj zabrać? Ogólnie chciałbym też wyciągnąć broń, ponieważ nie wiem, czy nie będzie tutaj żadnych potworów. Mamy tu kogoś żywego. Okej. Dobra, nasz bohater automatycznie mnie tutaj prowadzi. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Słychać strzały. Okej. Wow. What the hell? Kim jest ten gościu? Wow. Jesteśmy ranni, tak? Krew z nas kapie. Okej. My wisimy do góry nogami. Przed chwileczką byliśmy w szpitalu psychiatrycznym, nagle pojawiliśmy się w tym miejscu. Wow. Dobra. Ten gościu po lewej zabija kogoś nożem. Mogę się obracać myszką, ale nie mogę zrobić nic więcej. Odrąbał głowę? Nie. Przeciął go w pół. Wciskając spację, możemy się bujać. Dobra. Chyba za chwilę uda nam się wziąć ten nóż. Bingo. Teraz bym musiał się jakoś uwolnić. Okej. A jaka muzyczka leci w tle? Taka klasyczna, uspokajająca. Dobra, tam jest ten gościu. Raczej nie chciałbym tam iść i w niego wpaść. Czy mogę wziąć ten kanister? Nie mogę. Myślałem, że będzie tutaj jakaś benzyna i będziemy mogli go podpalić. Skradanie się. Kontrol skradanie się, okej. Pytanie, czy ja mam tam iść, czy jednak muszę uciec? Wow! Kolejne zwłoki! Czy ja mogę się tutaj jakoś schować? Boję się, że ten gościu za chwilę tutaj przyjdzie. Chyba nie mam wyjścia i będę musiał iść w tamtą stronę, gdzie on jest. Dobra. Może będę mógł go jakoś zaatakować. Okej. Poszedł dalej, dobra.
Podnieść, coś możemy podnieść. Zwykłe klucze, klucze znalezione w piwnicy szpitala psychiatrycznego. Używano ich przed instalacją nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Okej. Dobra, udało mi się zdobyć klucze. Tak więc cofnijmy się. Wow! Tego śmigłowca nie zginę! Podrąbał mi głowę! Nie, rękę! Wow, to chyba nie tak miało wyglądać. Oj nie, i odrąbał mi głowę. Oh, fuck. Wrogowie cię nie zauważą, jeśli zakraniesz się do nich od tyłu. Dobra, będę wiedział na przyszłość. Okej, zginąłem. Gość odrąbał mi głowę i ramię. Tak o po prostu. Ale wiem, że tam możemy wziąć klucze i prawdopodobnie one są do tamtych drzwi, które znajdują się po lewej stronie. Musimy poczekać, aż on opuści to pomieszczenie. Dobra. Idzie. My się szybko zakradnijmy po klucze. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Dobra, i teraz się szybko cofnijmy. Wycofuj się, wycofuj się. Okej. Nie jest źle. Spadły po raz kolejny te zwłoki. No dalej, właśnie tam. Okej. Mamy schody do góry. Mamy też gaśnicę. Czy będziemy mogli ją wziąć? Gaśnica zawsze to jakaś broń, jakby nie patrzeć. No nie, nie mogę jej wziąć. Dobrze, że mamy punkt kontrolny. Ponieważ boję się, że za chwilę mi znowu jakiś potwór wyskoczy. O fuck! No nieźle! Shit. Uciekaj, ile sił w nogach! Goni cię ten gościu! Dali, 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 dali! Okej. Wow! Odrąbał nam nogę? Nie! O fuck! Co tu się dzieje? No, nieźle! A my jesteśmy ranni! Nie możemy szybciej uciekać! Okej, za chwilę zginiemy, to mnie... O! Dalej, skakuj! O, fuck! Dobra, zlatujemy po jakichś flakach! Musimy omijać te wszystkie przeszkody! O, i wpadliśmy do jeziora krwi! Haha, już mi się ta gra podoba. I pływają jakieś zwłoki. Halo, panie, czy pan żyje? Nie, no na pewno nie żyje. Dobra, czy możemy się jakoś stąd uwolnić? Zostaliśmy ranni i kulejemy. Gość się przyciął nam stopę piłą. Nie mogę tędy wyjść? Serio? Nie, no mogę. Punkt kontrolny. Dobra. Czy tam po prawej stronie ktoś chodzi? Obadajmy najpierw sobie lewą część. Mamy tutaj jakiś wózeczek. Przydałaby mi się też jakaś apteczka, jeżeli coś takiego w ogóle w tej grze istnieje. Ale tak naprawdę zastanawiam się, co się stało? Byliśmy w szpitalu psychiatrycznym. Spojrzeliśmy na nagranie z kamer. Widzieliśmy jakąś dziwną postać. I nagle, nie wiem, obudziliśmy się w tym miejscu. Czy to jest jakaś nasza wizja, czy nie wiem. Faktycznie zostaliśmy porwani przez stwora i... Ach, zagadka. Dobra, możemy przejść tym mostem na drugą stronę. Tu widzę, że są jakieś drzwi, ale możemy też iść tutaj. Tu widzę, że leżą jakieś zwłoki. Where's the exit? Coś mogę wziąć. Stara notatka z kanałów.
Za zamkniętą bramą na końcu kanału znajduje się drabina, która prowadzi na stary oddział. Gdybyś tam dotarł, znalazłbyś windę prowadzącą na zewnątrz. Byłbyś tym, który uciekł, mógłbyś być tym, który przetrwał. Okej. Na starym końcu znajduje się drabina. Tu też coś leży, nie? Przynajmniej mi się tak wydawało. Tędy nie przejdziemy, ponieważ jest tutaj krata i znajdują się na niej kutki z łańcuchami. Aha, czyli o tej drabinie była mowa w notatce. No dobra. W takim razie wejdźmy na górę. Wow, to nie jest łatwe, jeżeli mamy ranną nogę. Mamy przeciętą łydkę. Cóż znajdziemy na samej górze? Mamy telewizor czy komputer? Dobra, podejdźmy do tego. Notatka z kotłowni, 13. Rozpoczęcie testu operacyjnego systemu STEM. 13.15. Sukces. Potwierdzona synchronizacja fal mózgowych. Strata minimalna. Kontynuacja eksperymentu. Agent zbiera dane. 13.30. Wystąpiła anomalia. Nie chodzi tu o obiekt. Stenograf stwierdził, że nie czuje się dobrze i z nieznanego powodu zapadł w śpiączkę. Lekarz zlecił przerwanie działania systemu STEM. No dobra. Mamy dzwonki na ścianie. Albo bezpieczniki. Czy uda nam się opuścić to pomieszczenie? Wow. To był nasz cień. Ja się wystraszyłem, że ktoś za nami idzie. Okej. Gdzie my dotarliśmy? Do jakiegoś pomieszczenia szpitalnego. Tam mamy drzwi, przez które możemy wyjść. Okej. Naprawdę przydałaby się nam jakaś apteczka. Coś, czym byśmy mogli obandażować sobie nogę. Okej. Jest tam ten gościu! What the fuck? Ja się go boję. Ukryj się. Dobra, teraz cicho. Gościu się ewidentnie wkurzył, jak zobaczył, że mu uciekliśmy. Śledzi nas. Wow. Cóż za despera. Pewnie sobie myśli, gdzie on jest do cholery? Był tak blisko. Wszystko rozcina piłą. Wow. Poszedł dalej? Mogę wyjść? Może jeszcze chwilę sobie tutaj posiedzę. Boję się, że kiedy wyjdę, ten gość się cofnie. Dlatego jeszcze poczekam chwilkę, aż ucichnie ten dźwięk, który słychać w oddali. Okej, chyba już. Wow, to było niezłe. On gdzieś tam jest. Dobra, on tam jest. Nie wiem, czy ja mam tam iść. Spójrzcie, widać jego cień na drzwiach. Dobra. Wydaje mi się, że kiedy będę się skradał i przejdę dalej, on mnie nie zauważy. Ikona zaalarmowania wroga. Sterowanie informacja. Bliskość wróg jest w pobliżu. Odkrycie wróg odkrył twoją obecność. Kiedy wróg jest w pobliżu, pojawi się ikona bliskości. Kiedy wróg cię zauważy, pojawi się ikona odkrycia. Dobra. Czyli takie mniejsze oko to jest bliskość, takie duże oko to jest odkrycie. Dobra, bliskość, ale nie odkrycie. Wiem, że nie możecie zobaczyć.
A my zobaczymy, czy te drzwi tutaj na końcu będą otwarte. Okej. Wydaje mi się, że kiedy wejdę tutaj... Ale tędy nie mogę wejść. Mogę wejść tędy. A widzicie? Ze mnie cały czas kapie krew. Czyli goście może iść śladami mojej krwi. O fuck, on tam jest. Spróbujmy przedostać się tutaj dalej. Cholera, zauważył mnie. No fuck, spierdzielaj, dziadu! Czy ja mogę w ogóle z nim w jakiś sposób walczyć? Cokolwiek! Coś czuję, że zginę. Ale nie, będziemy uciekać. Aha! To nie był dobry pomysł. Spójrzcie, jak mi krew z tętnicy wylatuje. Rzucając butelki, możesz odwrócić uwagę wrogów. Okej, gościu mnie zauważył i zabił. Zginąłem już dwa razy w tym odcinku. Może nie jest to dobre osiągnięcie. Tym bardziej, że gram na niskim poziomie trudności. No ale cóż. Can't let him see me. Dobra, on tam jest. Poczekamy, aż sobie pójdzie gdzieś indziej. Wtedy się zakradniemy do środka. Okej, wyjdzie czy nie wyjdzie? Rozgląda się, ale nas nie widzi. No dalej, wyłaź stamtąd. Ale się denerwuje. Człowieku, Melisę wypij. O, fuck, on mnie słyszał. Ale idź stamtąd, nie wiem, gdziekolwiek. Rusz tą swoją tłustą dupę. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Tędy przejść nie mogę. On pobiegł dalej. Czy ja coś tutaj mogę znaleźć? Mogę się ukryć. Tylko pytanie, czy jak ja się tutaj ukryłem, to on tutaj przyjdzie? Niby słychać głośniej dźwięk piły, ale raczej wątpię, żeby tu przyszedł. A nie, jednak przyszedł. Dobra, poczekamy, aż pójdzie dalej ze ściany. Wtedy wyjdziemy. Po prawej stronie prawdopodobnie rozwalił te skrzynki, które blokowały nam drogę wejścia. Więc prawdopodobnie będziemy mogli teraz tędy wyjść. Ale poczekajmy, aż schowa się ze ścianą. Dobra, to jest nasza szansa. Wchodzimy teraz tutaj. Okej, nie jest źle. Czy ja gdzieś mogę się tutaj schować? Okej. Mamy przejście dalej. Przydałby się jakiś punkt kontrolny. Kolejne pomieszczenie szpitalne. Mamy punkt kontrolny. Całe szczęście. O, fuck! On jest coraz bliżej. What the fuck? Uciekaj! No dalej! Uciekaj, nie wiem! Cokolwiek! Ej! I jeszcze się zraniliśmy! No nieźle! Okej! Otworzyła się winda! No dalej, jeżeli dotrzemy do windy, to uciekniemy temu potworowi! Wow. Yeah! Udało nam się mu uciec. Ale powiem tak... Jestem troszeczkę przerażony tą grą. To jest dopiero początek, a boję się, co będzie później.
find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Jokes tied in the noose. Okay. Znajdujemy się dalej w szpitalu psychiatrycznym. Myślałem, że jednak powrócimy do czasu teraźniejszego. Tam, gdzie znajdowaliśmy się na początku gry! O, fuck! Ale już mamy nogę wyleczoną i możemy biegać! Aha, czyli my wróciliśmy do teraźniejszości. Mamy tutaj istny Armagedon. Co się wyprawia? Wszystko zaczyna się rozwalać. Hey, where's Joseph? Man, I'm sorry, but you never came out. I waited, but please settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Normalnie jak w filmie 2012. From everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps. We're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Fall! Fall! Oh, fuck.
Co mu się dzieje z twarzą? No i chyba wszyscy zginiemy. Wow. Rozdział pierwszy, koniec. Zapisz grę. No dobra, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dla mnie ta gra zaczyna być mega interesująca, mega straszna i mega ciekawa. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piona!